Witajcie moi drodzy w kolejnym to już takim szybkim przeglądzie weekendowych pewniaków. Pewniaków, które nie dały rady, nie ogarnęły i zawiodły wielu z nas obstawiających. Zaczynamy od Chin, gdzie miały miejsce derby kantonu i prowincji Guangdong. Miejscowy Guangzhou gospodarz podejmował Guangzhou R&F. W zeszłym sezonie Guangzhou gospodarz tego meczu bił wszystkich na głowę i w tym sezonie podejrzewam, że nie będzie inaczej. No i w tym meczu byli ogromnym faworytem, na co wskazuje m.in. kurs 1.35, ale oczywiście na kursy nie ma co zwracać uwagi. Mimo, że był to początek, jest to początek sezonu, to naprawdę, biorąc pod uwagę skład obu zespołów, to zdecydowanym faworytem do zwycięstwa był gospodarz, ale jak widzicie tabelę, to aktualnie po tym meczu goście są liderami, natomiast gospodarz plasuje się dopiero na piątym miejscu. Długo w tym meczu utrzymywał się wynik 2-1, no ale zacznijmy od początku. Alan w 9 minucie strzela bramkę dla gospodarzy, 1-0, prowadzenie w 42 minucie, czyli tuż przed końcem pierwszej połowy, Zachawi z rzutu karnego strzela na remis, Renan Tinio w 65 minucie wyprowadza gości na prowadzenie, no i w 91 minucie Gaolin ratuje remis gospodarzom. No niemniej jednak 4,85 na remis to można uznać za niezłą niespodziankę. Zobaczymy, jak dalej się rozwinie sezon w Chinach. Moim zdaniem Guangzhou, gospodarz tego meczu, zwycięży w lidze, a na pewno będzie co najmniej 5 pozycji wyżej od sobotniego rywala. Lecimy dalej. Drugie spotkanie, które rozczarowało praktycznie wszystkich grających w weekend, to spotkanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, gdzie Zenit podejmował Anży Machaczkałę. Zenit, który powiedzmy sobie powinien walczyć o mistrzostwo kraju, aktualnie po tym meczu jest na trzecim miejscu, ma tyle samo punktów co CSKA Moskwa, no i traci już 8 punktów do Spartaka Moskwa. Jeżeli chodzi o ten mecz, to kurs na zwycięstwo Zenita wynosił 1,21. Anży, powiedzmy sobie, naprawdę dolna część tabeli, przeciętna gra, jak to Anży co sezon. No i zaczęło się, mecz tak naprawdę zaczął się w 21 minucie, gdzie to Anży strzeliła bramkę na 1-0. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem właśnie 1-0 dla gości. W 51 minucie Lombard, obrońca Zenita, wykosił napastnika Anży. Dosłownie napastnik wchodził sam na sam, lepił mu niesamowitą kosę, dostał za to czerwoną kartkę i podejrzewam, że wszyscy, którzy mieli pograny Zenit, już naprawdę zwątpili w powodzenie kuponów. W 73 minucie Kokorin strzela bramkę na 1-1, więc mimo osłabienia Zenit wyrywa ten jeden punkcik, no ale nie zmienia to faktu, że kurs 5,80 na remis Zenitu z Anży, gdzie Zenit gra u siebie, jest ogromną niespodzianką, no i musiało się to znaleźć w tym odcinku. Zostajemy przy sobocie i wskakujemy do francuskiej Ligue 1, gdzie Lyon podejmował Lorient. Lyon, który raczej już nie ma żadnych szans na czołową trójkę, no ale musi bronić czwartej pozycji przed Bordeaux, które na pewno będzie chciało powalczyć. Jak wszyscy pewnie wiecie, Lyon przegrał z Lorient na własnym boisku i po tym meczu mają już tylko 5 punktów przewagi nad piątym Bordeaux. Lorient natomiast będzie się broniło przed spadkiem. Aktualnie mają pasce 3 zwycięstw, no ale mimo tego, że przed tym meczem mieli 2 zwycięstwa, i tak byli skazywani tutaj na pożarcie, bo Lyon naprawdę miał dobrą formę, dobrze grają u siebie i nic nie wskazywało na to, że Lorient może tutaj powalczyć chociaż o jeden punkt. Wszystko wskazywało na to, że Lyon ten mecz wygra, i właśnie tak się zaczęło. W 28 minucie Tolisso strzela na bramkę na 1-0. W 42 minucie Lorient wyrównuje i tak się kończy pierwsza połowa. Druga połowa to zupełnie inna gra obu drużyn. Lorient pakuje 3 bramki Lyonowi. 49, 74, 81 minuta. No i wygrywa 4-1 na wyjeździe. Lanie, jeszcze raz lanie. Kurs 9. No i jeżeli ktoś nie dorzucał tutaj Lyonu na podbitkę jakiegoś ako, no to będę zdziwiony. Dajcie znać łapkami w górę, kto popłynął na Lyonie, to będziemy wszystko wiedzieli. Kurs 9 idzie w świat, zwycięstwo Lorient. Nawet można było połapać 12 na zwycięstwo Lorient, ale wątpię, żeby ktoś był tak optymistycznym człowiekiem, żeby dawać na zwycięstwo gości w tym meczu. W każdym razie jest to kolejna niespodzianka w naszym odcinku. Nie możemy też oczywiście przejść obojętnie obok spotkania w La Lidze, gdzie Malaga podejmowała Barcelonę. No jeżeli nie zagrałeś Lyon na podbitkę, to powiedz mi, czy zagrałeś Barcelonę po kursie 1.31. Barcelona, znając wynik Realu Madryt, który zremisował z Atletico, mogła zgarnąć 3 punkty, zrównać się punktami z Realem. No i wiadomo, że Real ma mecz zaległy, ale teoretycznie już by były tylko 3 punkty straty, gdyby Real ten zaległy mecz wygrał. No ale Barcelona tego nie zrobiła. 2-0, porażka z Malagą, 0 gry. W ogóle, jak ktoś oglądał, to Barcelona, no powiedzmy sobie, nie zagrała na miarę swoich możliwości. Sandro Ramirez, czyli niedawny grajek Barcelony, strzela bramkę w 32 minucie. Neymar w pierwszej połowie łapie głupią żółtą kartkę. No i warto o tym wspomnieć, bo w 65 minucie łapie drugą żółtą kartkę. Wylatuje z boiska, schodząc jeszcze ironicznie klaszcze do sędziego, chyba technicznego, za co może nie zagrać nawet w derbach, powiedzmy sobie, Hiszpanii w meczu z Realem w El Clasico. No 2-0 Malaga wygrywa po kursie 9,5 na własnym boisku. To bardzo duży kurs jak na mecz u siebie. No ale wiadomo, co gra Barcelona. Wiadomo, że te
dwie drużyny dzieli przepaść. W każdym razie Malaga wygrywa 2-0 i kolejny mecz, który teoretycznie powinien być łatwiutki, gdzie tu ludzie nawet grali handicapy na Barcelonę, biorąc pod uwagę wynik Realu z Atletico. No, mecz daje ciała, Barcelona nie daje rady, no i pewniaczek, kolejny pewniaczek, tapia, powiedzmy sobie, no naprawdę dużą liczbę kuponów. Cztery niespodzianki z soboty, to zerknijmy sobie jeszcze na niedzielę, a dokładnie na włoską Serie A, gdzie Inter grał na wyjeździe z Crotone. No i naprawdę wielu z nas myślało tutaj, że Inter sobie poradzi. Ja też tak myślałem. Osobiście nie ruszałem tego meczu, ale naprawdę obserwowałem z ciekawością, bo nawet sądziłem, że tu Inter może jakiś mały handy pokryć po tej wpadce z Sampdorią z zeszłej kolejki, gdzie przegrali 2-1. Myślałem, że w tej kolejce, przepraszam, się zrehabilitują. No i wygrają z tym Crotone, które jest trzecie od końca w tabeli, ma 20 oczek w 31 kolejkach. No i walczy tak naprawdę o utrzymanie. Tabela jest oczywiście po meczu niedzielnym. No co tu dużo mówić. Crotone u siebie wygrywa 2-1 po kursie 7,5. W 22 minucie było już 2-0 dla gospodarzy. Falcinelli strzelił sobie dwie brameczki i mimo miażdżącej, ogromnej przewagi Interu, bo tam posiadanie piłki dochodziło nawet do 70%, no Inter jest w stanie tylko strzelić jedną bramkę. D'Ambrosio strzela w 65 minucie i mecz kończy się wynikiem 2-1. I kolejny z wielkich, powiedzmy sobie, pewniaków, gdzie na Inter był kurs 1,42, to już w ogóle fajna podbitka z takim kursem. Kolejny mecz daje dupy, brzydko mówiąc. 7,5 u siebie, Crotone wygrywa, wynik idzie w świat, a kolejna niespodzianka trafia do naszego odcinka. Jeżeli chodzi o weekendowe niespodzianki i naszych pewniaków, oczywiście mówię to śmiejąc się, bo jak wszyscy dobrze wiemy, pewniaków nie ma. No jeżeli chodzi o te niespodzianki, to by było na tyle. Ja Ciebie serdecznie zapraszam do mojej grupy na Facebooku. Grupa jest oczywiście całkowicie darmowa. Dzisiaj ruszyliśmy z Ligą Typera. Fajnie, można się pobawić. Możemy podyskutować tam o bukmacherce i sporcie. Link jest w opisie na dole. Zapraszam też na mój fanpage, którego link też możecie znaleźć w opisie na dole filmu. Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Zostawcie taki magiczny dzwoneczek, żeby mieć powiadomienie o każdym nowym filmie. No i co? Słyszymy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Na razie.